Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, tak mnie boli gardło, że normalnie, znaczy gardło, nawet nie gardło, tylko bardziej jakby ktań przyjechała lawa krajki, to znaczy nawet nie lawa krajki, ale krótko odnowę. A wyjedzie z jakimś paskudnym wirusem. Ale powiem Wam, że małżeństwo moje też gdzieś w wyjazdu coś załapało. Tylko że jego katar bardziej męczył i takie tam rzeczy, Boże. Wieki nie wycierałam twarzy ręcznikiem. I powiem Wam, że to jest takie dziwne uczucie. Zawsze używam do tych czynności. Patrzę na tą moją facjatę po tych kwasach. Jeszcze jestem czerwona, ale nie ma tragedii. Myślałam, że będzie gorzej. No i tak, no i małżeństwo ma katar. Jak 150, to ja czuję, że mnie krtań normalnie przeatakowała. Także... A dzisiaj u nas naprawdę pogoda ma być iście barowa, bo ma padać praktycznie przez cały dzień. Padać w nocy, podobno wiało, zresztą ja dzisiaj w ogóle nie mogłam spać. Także... Ja dzisiaj już zabiegów na twarz nie mam na razie. Dzisiaj mam zaczepisty masaż, także powiem Wam szczerze, że cieszę się jak dziecko, bo co ja tu w ogóle wzięłam, bo tak patrzę, dobra, to serum będzie dobre, mówię, to do mycia twarzy jest petarda, może nie jest jakieś mega wydajne, ale, a właśnie, wiecie co, czekajcie, testuję tą myjkę do twarzy z Roska. Jak na razie, powiem Wam szczerze, że jest super i jeżeli by mi się to tak na dobre, wiecie, sprawdziło, to musiałabym, no weź się zawieść, musiałabym kupić ze 2-3. No patrzcie, jaka uparta. Tak, żeby mieć na zmianę i wtedy nie musiałabym pamiętać o tych wacikach. Bo ja jednak, no mimo wszystko, wiecie, zawsze mam to dwuetapowe oczyszczanie skóry, ale jakoś bez wacików to mi się zawsze wydaje, że ta buzia jednak mimo wszystko nie jest tak domyta, jak być powinna. A może to jest tylko mój tok myślenia, może trzeba zmienić przyzwyczajenie, nastawienie. Wczoraj w ogóle miałam taki... Jezu, babka mi zrobiła masaż twarzy, ale słuchajcie, to był taki masaż twarzy, że aż w palcach od nóg normalnie czułam ciarki. Dodatkowo jeszcze walnęła mi masaż głowy. Jak lubicie masaż głowy, to wiecie, jest po prostu odlot. I tak jak ona to zrobiła, to ja pierniczę, powiem Wam szczerze, że masakra. W ogóle jest jakaś trudna godzina, wiecie, bo ja tak nie mogłam spać. W ogóle coś tu nie mogę spać, jakoś to łóżko jest tak miękkie, no nie lubię miękkich materacy, więc... Nie, to tak, ja mam w domu tak twardy materac, że na nim to wiecie, wszystko można, a tu jest tak zdyka dziwnie. Co ja sobie wziąłam za... A, wziąłam sobie Joskin do wykończenia. Tak, proszę Państwa, gdzie on jest? Tu. No i okej. Nie robię żadnego takiego makijażu, bo bez sensu. Tylko dam sobie tak odrobinkę podkładu, żeby trochę wyrównać się kolor skóry. I nic więcej nie robię. W ogóle nie wzięłam ani korektora,
ani niczego. Chociaż wiecie co, na takich wyjazdach to jednak najlepiej jak ta skóra jest bez makijażu, aczkolwiek nie każdy potrafi chodzić bez makijażu. Ja powiem szczerze, że mogę, ale też nie od zawsze. Chciałam jakieś swoje bariery pokonać. Kiedyś nie wyobrażałam sobie w ogóle wyjścia nawet do sklepu bez makijażu. Ale to było kiedyś, teraz już mi przeszło. Widzicie co ja robię? Wycieram kran. No tak, zaraz sobie tu wyciągnę odkurzacz, czy przelecę trochę. Ale mi już się tęskni za tymi moimi kandziami. A wiecie w ogóle, wczoraj wyszło, że... Jezu, że Matunia też dostała cieczkę. Jakże mamy dwie dziewczyny z cieczką. No, powiem wam grubo. Grubo. Czekajcie, bo ja tu muszę coś grzebnąć w tej kosmetyczce mojej. Wezmę sobie troszkę. Troszkę mojego ukochanego. Ale już powoli muszę zmieniać na jaśniejszy odcień, bo już opalenizna schodzi i już widzę, że on jest dla mnie taki troszkę jakby za ciemny, a już nie chcę się ani cudować z jakimś solarium, ani z niczym. Już wiecie, zawsze lubię być opalona na lato, natomiast na zimę w ogóle nie przykładam do tego znaczenia. I zawsze nakładam podkład palcami. Czasami mam takie loty na pędzelek, a nie cierpię Beauty Blendera. Nie cierpię, moim zdaniem, to jest tylko zjadacz podkładu i nic poza tym. Natomiast palcami uważam, że ciepło rąk najlepiej rozprowadza ten podkład. Zresztą mam go naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. O, nie zimno, ciepło mi da. Także tak, ubieram się i zaraz lecimy dalej. Jeszcze muszę coś z tymi włosami zrobić, ale włosów na razie nie myję. Ani nic z nim nie robię, bo chciałam je umyć po tym masażu albo po tym basenie, może by tu jakiegoś kukuryku coś u góry zrobił, może by się to dało jeszcze jakoś trochę uratować, moi drodzy Państwo. Ale patrzyłam, pogoda jest wszędzie zaczepista, ale wiecie co się poprawiło też nad morzem? Zasięg się poprawił i to bardzo. Ja pamiętam, że kiedyś to praktycznie wcale nie było tego zasięgu, a już na plaży to zapomnij, trzeba było szukać. A teraz jest całkiem nieźle. Czekajcie, bo to tak to być nie będzie. I zobaczymy, bo jakby dzisiaj nie było tak tragicznie przez cały dzień, to może faktycznie coś się uda wybrać. A jak nie, to jutro. O matko. Ale mam śmieszny kolor włosów w tym świetle, bo ono jest takie w ogóle zimne, nienaturalne, takie wręcz brzydkie. Mam normalnie momentami fioletowe włosy. Także tak. Boże. Dobra, nie będzie taka kita. Lepiej nie będzie. Najwyżej później zrobię z niej koka. Jest, normalnie czuję tą krtań. Powiem wam, że mam chyba coś na krtań. Jakieś tabletki z podbiałem czy z czymś. I chyba coś będę musiała sobie zaraz zapodrać, bo normalnie tu czuję całe takie.
No masakra, no nie wiedziało kiedy, tylko teraz. Dobra dziewczyny, ja idę się ubierać, lecimy na śniadanie. Nie wiem, czy się cokolwiek uda nagrać z tego śniadania i w ogóle, bo jest tak dużo ludzi. Ja w życiu nie myślałabym, że o tej porze roku, że będzie takie w ogóle oburzenie w hotelu. Jest full, 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 full. Jest dużo rodzin z dziećmi, no i tak jak mówię, Niemców. Niemców jest na potęgę, zwłaszcza tych starszych takich. Może z racji lokalizacji, że to niedaleko z Niemiec. Dobra, lecę. Jeszcze raz dzień dobry. Nie wiem, czy powiedziałam. Dzięki, pogoda się trochę zepsuła. Trochę bardzo, więc idealny czas na masaż. Idziemy. Słuchajcie, ja już jestem po masażu całego ciała. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiedziałam, że można mieć mięśnie spięte w takich miejscach. A jeszcze do tego, w naszym ciechocinku się pogoda dzisiaj zepsuła. Leje, wieje, piździ, gwiździ. Jest tak nieprzyjemnie, ale taki właśnie fajny dzień na masaż, na basen, na jacuzzi, na saunę. Właśnie tak wykorzystać, wiecie, na takie szwendactwo po tym spa. A powiem wam szczerze, że takiego dnia nam też trzeba było, bo podejrzewam, że gdyby była piękna pogoda, to my byśmy zaraz gdzieś tutaj zaczęli sobie, wiecie, szukać atrakcji. Latę trzymam was tak, żebyście stoicie, weszliście mi do łóżka. Więc proszę się nie wiercić, bo powypadacie. Ja sobie właśnie zrobiłam, ja to się śmieję, że w tym spa to jest taki obowiązkowy spa, jakby to powiedzieć, dla brudasów, czy jak? Albo może nie do końca, żeby to głupio nie zabrzmiało, ale tak. Wczoraj poszłam na zabiegi na twarz. Absolutnie nie moczyć twarzy, nie myć włosów, bo jeszcze miałam masaż głowy, żeby to się wszystko wchłonęło i tak dalej. Dobra, dzisiaj rano nie zdążyłam umyć głowy i tak sobie myślę, idę na ten masaż całego ciała. No to nie myję, umyję po wszystkim. Skończyła mi babka ten masaż i mówi, że proszę się nie kąpać do wieczora, żeby te wszystkie oleje się pięknie wchłonęły i tak dalej. W sensie, no kuźwa, to normalnie. Dobrze, że się wykąpałam przed. Ale i tak to zaraz zmyję, wejdę szybko pod prysznic, bo idę na basen, no to gdzie taka... Ale powiem wam, że już mi się praktycznie większość tego oleju wchłonęło, czyli skóra mimo wszystko potrzebowała czegoś takiego. Właśnie patrzę, bo babeczka, która mnie masowała, mówi do mnie, Boże, jaka pani jest pięknie opalona. Tak sobie myślę, cholera, ja wiem, czy ja jestem opalona, chociaż może przy tym białym, no tutaj teraz tak nie widać, ale tak jak patrzę na białej pościeli w białym szlafroku, to może i faktycznie jestem opalona. Ale powiem wam, w ogóle miałam jaja dzisiaj z telefonem, myślałam, że mam jakiegoś wirusa w telefonie, a okazało się, że matka sierotka z technologią, wiecie, niby coś tam wie, ale tak nie do końca. Nawłączałam sobie tutaj jakieś pierdydyndy, aż musiałam do mojego dziecka dzwonić, żeby mnie ratowało, bo normalnie makarena. Poczekajcie, to. Chciałam wam pokazać, jaki to jest piękny basen, ale to może w innym vlogu, bo wiecie co, dzisiaj z racji tej pogody, to na tym basenie jest tak dużo ludzi, a jest w ogóle zakaz nagrywania. No i wiecie, ogólnie nie można nagrywać. Ale powiem wam, że naprawdę fajna miejscowa śniadania, przepyszne. Jest naprawdę tak duży wybór tych na śniadaniach, jak na normalnie zagranicznych all inclusive. Jest wszystko, są ryby, są sery najróżniejsze, jest śniadanie na ciepło, robią owsianki. No naprawdę każdy, absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie. Mleka nie, no ale no naprawdę na wypasie. Kolacje też są super, bo tutaj w zasadzie są obiadokolacje,
od godziny 16 do 19 to funkcjonuje. Więc powiem Wam szczerze, że też naprawdę wczoraj na przykład na kolację, co ja jadłam? Jadłam gnocchi w takim zarąbistym sosie. On niby był taki jakby pomidorowy, ale tam były oliwki, no zupełnie taki inny, ale bardzo dobry. Do tego była ryba pyszna. Znaczy ja sobie tak wzięłam, bo mąż na przykład brał lasagne i też mu smakowało, też mówi, że dobra. Także i dla wegetarian, i dla wegan to jedzenie jest naprawdę urozmaicone. Jedyne, w czym są cięcy, i to muszę powiedzieć szczerze, to są desery lodowe. Chyba, że się dzisiaj zrehabilitują, bo wczoraj miałam takiego smaka na lody i to się tak jakoś pięknie nazywało, kopa tiramisu, coś tam, dostała w takim słoiczku, wiecie co, lody, takie, no akurat jak się ktoś odchudza, to by się takimi lodami zadowolił, ale jak ktoś ma takiego, wiecie, wakajki i tak lejce puszczają na wszelkie możliwe sposoby, zjadłby wiadro tych lodów, a co najmniej taki, wiecie, super puchar, a dostał taki słoiczek, no to tak. Mojai to też dobre, bezalkoholowe, pyszne. Także ogólnie naprawdę mogę Wam polecić. Pokoje też bardzo klimatyczne, przytulne. Tak fajnie, fajnie to funkcjonuje. Cały obiekt jest zupełnie na uboczu. Więc jakbyście chcieli iść na spacer, pochodzić, to spokojnie można. No ja wczoraj nigdzie nie szłam, bo jeszcze rano tak, powiem Wam, trochę pospałam. No autentycznie trochę pospałam. Dzisiaj pada deszcz. Nie wiem, zobaczymy może jutro. Ale jest tu naprawdę gdzie chodzić. Jakby tak przyjechał na dłużej, no to by sobie mógł fajnie pozwiedzać i powiem Wam szczerze, że naprawdę by sobie trochę tego terenu użył. Do morza też jest niedaleko, bo to jest tak w linii prostej. Fakt faktem, tutaj z pokoju nie widać. Nie wiem, może z innych pokojów widać, ale są tutaj też mega domki. No i tak powiem Wam, że nawet z dziećmi jakieś rowerki czy coś tak. Te drogi takie są leśne, więc świetnie, świetnie. Ale tak mi się już normalnie tęskni za tym moim zwierzogrodem, że ja Wam powiem, ja już mam jakieś obsesje. Także no najlepiej siedzimy tu, a gdzieś w pokoju obok jest jakiś mały piesek. I ten piesek zaszczekał, a mój mąż mówi tak, kurde, myślałem, że to nasze pod drzwiami. Ja mówię, no to już jest schiza, to już jest schiza, czas wracać. Ale doszliśmy do wniosku, że o jeden dzień przedłużamy sobie pobyt, bo w zasadzie tak możemy, więc ten jeden dzień sobie dokładamy. Także tak, moi drodzy, ja uciekam na basen, trochę popływać, trochę porelaksować się w dalszym ciągu. I już tak chrypie, małżeństwo mi sprzedało katar, więc już jesteśmy obydwoje zasmarkani. Już czuję, że mnie siada na struny głosowe i na krtań. Także nic nie robimy, tylko się relaksujemy. Moi drodzy, no i w naszym ciechocinku pogoda się zepsuła na amen. Zobaczcie, jak czarne chmury, ciemno, wieje. Leje, ale dzisiaj zrobiło się trochę już wolniej, bo wiecie co, zmiana chyba turnusów, bardzo dużo ludzi wyjechało, więc tak trochę jakby luźniej, ale powiem Wam szczerze, że my dzisiaj nie ruszamy się. Tutaj teraz widzicie takie domki, ich jest tu sporo, bardzo fajne i to też należy do Amber Parku. I powiem Wam szczerze, że tam za tymi drzewami. Nie wiem, jak to w kamerze widać, czy to jest daleko, czy to jest blisko. W każdym razie to naprawdę nie jest daleko. Jest już morze i dzisiaj, jak tak wieje i ta pogoda jest skiszona, to powiem Wam, że słychać normalnie ten szum morza. Ale my się dzisiaj nigdzie nie wybieramy. Naprawdę takiego LB nie było dawno. Nie było dawno, ale powiem Wam, że jest druga sprawa, że coś mnie zaczyna i to tak dość dobrze rozbierać. Ta krtań mnie tak boli, więc dzisiaj tak trochę sauny, trochę wygrzewania się, pałętanie się po hotelu. O, widzę, jadą goście. Nie wiem, czy wy to widzicie. No, nie widzicie. Nie musicie, co tam. Ale mam nadzieję, że kurczę, wrócę do
do domu zdrowa, bo powiem Wam szczerze, że do pracy trzeba wracać. Więc dzisiaj może jeszcze wpadnie jakaś sauna czy coś, tak na rozgrzanie, na odpoczynek. A nie, to właśnie ludzie przyjechali do tych domków, bo one są całoroczne. Zresztą bardzo fajnie wyglądają, powiem Wam szczerze. Tak niby blisko siebie, ale dość takie odgrodzone, także prywatność jest. Nie no, mega miejscowa jest ten hotel, naprawdę mega miejscowa. O, wyszliśmy teraz, bo za mną leciała pani sprzątająca. Zobaczcie, tu jest dla dzieci parking. Parking dla dzieci, Boże, co ja Wam tu gadam. A tu, co jest niespotykane nad morzem, w tych takich, wiecie, uczęszczanych miejscowościach, jest, no, są normalnie pola, także tu można iść na spacer, można tu przyjechać z psem. Więc zobaczcie, jakie tereny w ogóle do pospacerowania ze zwierzakami. O, a gdzie ja bym tu zeszła? I tutaj widzicie teraz te domki. Tu widzicie teraz te domki, a ja tu chyba zobaczę swój balkon. Poczekajcie, dobrze mówię? Tak, a z tamtego balkonu naprzeciwko do Was mówię. Tu jest pod spodem restauracja. Jest mega, mega fajnie, ale w restauracji cały czas, moi drodzy, jest obłożenie, więc nie nagrywam. Chętnie bym Wam pokazała, bo jest naprawdę pięknie, ale Jezu, i dokąd ja tu dojdę? Patrzcie, a tu jeszcze w tym hotelu, widzicie ten autobusik? On jeździ co chwileczkę do plaży, do centrum miasta, także nawet przyjeżdżając tutaj bez auta, nie macie problemu, żeby się stąd wydostać, bo on dosłownie chyba co 15 minut wyjeżdża i wraca do centrum Niechorza, do plaży, także spokojnie można sobie tutaj tym pojechać. Także powiem Wam, naprawdę jest ciekawie. Jedzonko jest bardzo dobre, nie ma się do czego tutaj w ogóle doczepić. Jest naprawdę, czekajcie, bo ja teraz na górę muszę iść. Ale wieje, dzisiaj dmucha. Naprawdę idealny dzień na takie nic nie robienie. Idealny. Dlatego, moi drodzy, ja dalej idę nic nie robić. Ła! A z Wami słuchajcie, bo ja się zamknęłam. Dobrze mówię? Nie, Boże. Ale ja to jestem debil. Komuś do pokoju chciałam wleźć. Tu mam drzwi. No i tu mam otwarte, a ja półkę walę w drzwi komuś do pokoju. Nie no, po prostu takie rzeczy tylko ze mną, ale siara, co? Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Ja uciekam jeszcze dzisiaj się, wiecie, lenić na maksa, ale to tak autentycznie na maksa. A z Wami widzę się jutro. Dziękuję Wam pięknie i módlcie się, żeby mi to gardło odpuściło, bo normalnie się przekręca. Cześć!